Dziś mamy 22 lipca 2022 roku, wobec tego mija rok od kiedy wypuściłem swój najpopularniejszy dotychczas film, w którym dementuję plotki na temat domniemanych morderstw w restauracjach Chuck E. Cheese. Po czasie myślę, że możemy powrócić do tego tematu i zająć się czymś trochę mniej ekstremalnym, ale nadal osadzonym w tej samej tematyce, może z wyjątkiem morderstw. Mianowicie dzisiaj pod lupę weźmiemy kolejną restaurację, a raczej kolejną sieć pizzerii, działająca już od lat 80., w której główną atrakcją poza jedzeniem pizzy, a także graniem w gry na automatach, były animatrony. Grupka animatronicznych przyjaciół, która grała na instrumentach, odgrywała performance, zabawiała publiczność, a także była na maksa przerażająca i właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Cześć wszystkim, ja jestem Mondary, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym to zajmiemy się historią Showbiz Pizza Place, restauracją z Five Nights at Freddy's w prawdziwym życiu. Więcej twarzą Showbiz Pizza Place był niedźwiedź, tak samo jak we FNAF-ie, więc no cóż, ciekawie, tak wiem, tam nie turko to trochę fuck up, bo tutaj mamy właśnie zdjęcie ziomka z Showbiz Pizza Place, a napisałem, że to Chuck E. Cheese, ale już kij. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, a mógł się już gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym niezmiernie bardzo dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kompletna historia Showbiz Pizza Place, restauracji z animatronami z prawdziwego życia. Generalnie historia Showbiz Pizza Place zaczyna się mniej więcej w ten sam sposób, co historia Chuck E. Cheese i mam nadzieję, że jako tego pamiętacie jeszcze tamten materiał. Bowiem wszystko rozpoczęło się od dokładnie tego samego założyciela, czyli Nolana Bushnella. W międzyczasie do akcji włączył się Robert L. Brock, który znany jest ze swojego portfolio hoteli Holiday Inn, tak jest, jednym z nich jest poziom 188 Backrooms w prawdziwym życiu. I jakoś tam dalej to wyewoluowało, żeby w marcu 1980 roku w Kansas otworzono pierwszą placówkę Showbiz Pizza Place. Na sukces Showbiz Pizza Place wobec tego składają się nie dwa, a trzy nazwiska. Nolan Bushnell, Robert Brock, a także Aaron Factor. Tyle, że dalsza część historii trochę tych panów rozbiła. Jak możecie pamiętać z tamtego odcinka albo nie, bo nie wiem czy o tym wspomniałem, w 16 Stanach Ameryki otworzono 280 restauracji Chuck E. Cheese. Biznes się kręcił, jednak w roku 1979 Brock zauważył, że pewna firma, mianowicie Creative Engineering, na której czele stał właśnie Factor, tworzą znacznie lepsze animatrony od tych, z których korzysta Pizza Time Theater. Zwyczajnie były bardziej zaawansowane, miały bardziej imponującą technikę wykonania, a jednocześnie dużo lepszą mimikę i generalnie działały dużo lepiej. Zatem mówi się, że Brock stwierdził, że odetnie się totalnie od Chuck E. Cheese i stworzy nową markę we współpracy z Creative Engineering. I w ten właśnie sposób powstało Showbiz Pizza Place. W 80% była to własność Brocka, a w 20% własność Creative Engineering. Dokładnie kwestia pozwów przedstawiała się w taki sposób, iż Bushnellowi do końca nie podobało się to, iż Brock złamał pewne zasady, których łamać nie powinien. Zatem natychmiast Chuck E. Cheese pozwało Showbiz Pizza Place, a sama sprawa trwała przez 2 lata. W międzyczasie także był jakiś pozew w drugą stronę i tak dalej. Generalnie dosyć ciężko się to opisuje. W każdym razie szybko doszło do ugody, a Showbiz Pizza Place było zobligowane do wypłacania części zysków dla Chuck E. Cheese przez najbliższe 10 lat. A dobra, koniec kwestii prawnych. Warto jeszcze wspomnieć, że w roku 1983 ze względu na tak zwany video game crash Chuck E. Cheese troszkę podupadło, więc Showbiz Pizza Place wykupiło Chuck E. Cheese i wówczas jak gdyby dwie zupełnie odrębne marki zarabiały na jednego właściciela i były jego własnością, ale cały czas pozostawały w separacji od siebie. Myślę, że na tym kwestię prawdę możemy zakończyć i przejść do tego, co interesuje nas najbardziej, czyli do kwestii animatronicznych. W tym przypadku sytuacja miała się dość podobnie do Chuck E. Cheese i do FNAF-a w sumie też. Była tutaj jedna główna maskotka, która była tak naprawdę twarzą całej firmy i tutaj był to Billy Bob Broccoli. Zatem rzućmy okiem na tą bardzo ciekawą postać. Billy Bob był maskotką Showbiz Pizza Place, a także jednym z trzech niedźwiedzi, a także jednym z wokalistów, a także basistów w zespole, który tutaj odgrywał, tak zwany The Rock A Fire Explosion. Billy Bob zadebiutował jako postać spacerowa, wobec tego po prostu chodził po pizzerii, bawił się z dziećmi czy coś? W sensie nie żeby coś, ale w chwili kiedy gościu po prostu chodził po pizzerii, to wyglądał trochę strasznie nawet od tego jak wygląda na tym zdjęciu. W sensie chłop jak gdyby nie miał oczu. I nie wiem gdzie widziałem to zdjęcie, ale na pewno gdzieś widziałem, tylko nie jestem w stanie teraz tego znaleźć. Ale było coś takiego, że jego maska wyglądała trochę tak jakby tych oczu nie miał. W sensie, kto tak robi? To jest trochę straszne.
i coś takiego puszczali, żeby łaził sobie po pizzerii, dawał ludziom pizzę albo bawił się z dziećmi, no... What the fuck? Jednakże mimo wszystko i tak na pozostałych zdjęciach gość wyglądał dostatecznie przerażająco. Jednakże nie tylko na nim opierało się samo Showbiz Pizza Place. Przejdźmy do pozostałych animatronów, a zacznijmy od zespołu rockowego i jego członków. Zatem znajdował się tutaj wspomniany wcześniej Billy Bob, a także jego dobry ziomek, czyli Looney Bird. Był to ten animatron, który zajmował się wokalem. Dalej na scenie centralnej znajdował się Duke LaRue. Był to śpiewający pies grający na perkusji. Fats Geronimo, ten grał na instrumentach klawiszowych. Był po części wokalistą, a tak naprawdę był gorylem. Dalej Beach Bear, ten grał na gitarze, a także śpiewał. Zazwyczaj rzucał jakimś gęstym sucharem, albo zadawał pytania innym postaciom zespołu. Ostatnim z animatronów na scenie centralnej była Mitzi Mozzarella. Była to mysz stająca za wokalem, ponadto była projektantką mody i cheerleaderką. Była wykreowana na typową nastolatkę tamtych czasów, czyli nie trudno zgadnąć, że była gigantyczną fanką muzyki pop, a także Michaela Jacksona. Ponadto po prawej stronie znajdowała się jeszcze jedna scena, na której to miejsce miały pewne występy komediowe bądź stand-upowe, a stał za nimi Rolf DeWolfe, a także Earl Schmerl. Rolfi był wilkiem, jak sugeruje jego nazwa, natomiast Earl był jego marionetką. Rolf działał również jako antagonista grupy Rockefeller podczas różnych skeczy. Rzecz jasna, znajdowało się tutaj sporo innych animatronicznych postaci, które jednak nie były aż tak ważne, jednak warto je przedstawić. Był tutaj przykładowo animatron, który jest dosłownie Sandropem i Moondropem z prawdziwego świata, tylko nie jest aż tak odklejony jak on. Mowa tutaj o Sun i Moon, o Słońcu i Księżycu i pewnie zdajecie sobie sprawę, jaką ci goście pełnili rolę. Był tu także dość niepokojący Antioch chyba się to powinno czytać, więc będzie przerażający Antioch. Był on pająkiem, do tego był tutaj Fats. Czuczu, czyli niedźwiadek ukrywający się w małym pniu drzewa, szczerze, nawet fajne. Była to również postać sowy, którą jednak wyrzucili po powstaniu zespołu w roku 1982. Dodatkowa była tutaj ludzka postać, wujek Klang, który prowadził różnorakie występy komediowe i m.in. wcielał się w postać Świętego Mikołaja. Także generalnie było tutaj dość ciekawie, gdyby nie fakt, że wiecie, to były animatrony, a my, jako ludzie, którzy grali we FNAF-a, wiemy, że animatron to nigdy nie jest nic dobrego, chociaż nie wydarzyła się tutaj żadna zła rzecz, nie było tutaj żadnego debite of 82 ani nic z tych rzeczy. Ba, przecież te animatrony nawet nie miały takich szczęk, jak miały animatrony we FNAF-ie, więc nie ma co porównywać, nic z tych rzeczy się tutaj nie działo, mimo faktów, że te ryje są dość straszne. Przed wami kilka materiałów z pizzerii, które znalazłem, gdzie owe animatory zostały ukazane w pełnej krasie, więc zobaczcie. Niestety nic nie mogło trwać wiecznie, a Chuck E. Cheese szybko stawało się coraz to popularniejszą marką, aż w końcu w roku 1992 Showbiz Pizza Place ostatecznie przestało istnieć, bowiem wszelkie placówki związane z Showbiz Pizza Place zostały przemianowane na Chuck E. Cheese, a dawna gromadka Billy Boba została usunięta w cień. Tamtego czasu Showbiz Pizza Place już nie istniało, teraz dominowało Chuck E. Cheese, tylko że dalej było pod tym samym właścicielem, jak poprzednio wam powiedziałem. Mam nadzieję, że nic pomieszałem, ale jeżeli już byłaby taka ewentualność, to poprawię się gdzieś tam w komentarzu przypiętym w razie czego. Co interesujące propos tych restauracji, które z Showbiz Pizza Place zostały później przejmowane na Chuck E. Cheese, część z nich została opuszczona i to jest bardzo ciekawy fakt, bowiem w internecie znajduje się film, gdzie pewien gościu, mianowicie człowiek z kanału The Ramblers, robi urbexa właśnie opuszczonej restauracji Showbiz Pizza Place, która później została przemianowana na Chuck E. Cheese, a jeszcze później na placówkę podchodzącą pod sieć lodziarni Ice Cream Parlor.
więc rzućcie okiem na to, jak tam to wygląda. Ponadto w internecie znajduje się creepypasta o nazwie The Uncle Clank Incident, która właśnie opowiada o Showbiz Pizza Place. Oczywiście jest to fikcyjne, żeby nie było. Jeżeli chcielibyście tego odcinek właśnie na temat tej pasty, bo jest w sumie całkiem spoko, to napiszcie mi o tym w komentarzach, a takowy materiał pojawi się gdzieś za tydzień, może dwa, oczywiście, jeżeli będziecie na to chętni. A jeżeli interesowałoby was, co stało się z animatronami z Showbiz Pizza Place po tym, jak Showbiz Pizza Place odeszło do lamusa, to w internecie znalazłem kilka zdjęć tego, jak owe animatrony wyglądają w tej chwili, więc rzućcie tylko okiem na to. Bez wątpienia chyba najgorzej skończyła Mitzi Mozzarella, jednak tak szczerze, oni wszyscy po latach wyglądają jak postaci albo z Harmony and Horror, albo z The Walden Files. Kiedyś do tego wrócimy, spokojnie. Co interesujące, niektóre z owych animatronów znajdują się na pewnych aukcjach na eBayu. Chodzą po dość dużych cenach, ale są całkiem fajnie zachowane. Przecież kto by nie chciał mieć takiego oryginalnego Freddy'ego Fazbera w domu. No i propos Showbiz Pizza Place, to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał i że był całkiem równym sequelem względem części pierwszej dla was. Jak tak, to zostaw pod nim kciuka w górę, zostaw także suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobyć tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Podajcie do mojego Instagramka, drugi kanał i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. My tymczasem słyszymy się w kolejnych materiałach, mówi do was Mondar. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim życzę. Cześć!